Był najbardziej utalentowanym rzeźbiarzem nazistowskich Niemiec. Hitler zaczął doceniać jego talent od Igrzysk Olimpijskich w Berlinie z 1936 roku. Od tej pory jego kariera nabrała rozpędu, tworzył najbardziej charakterystyczne i monumentalne rzeźby III Rzeszy. Kim był ten człowiek, który utrwalał mit aryjskości i siły w niemieckich rzeźbach, które dziś trafiają na aukcje dzieł sztuki? Jakie były losy artysty po wojnie? Oto historia Arno Breckera, naczelnego rzeźbiarza III Rzeszy. Gdy Hitler przejmował władzę w Niemczech, Brecker miał 32 lata i od dłuższego czasu żył spokojnie we Francji. Już wtedy był znanym i rozpoznawalnym artystą. Był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie. Zaraz po jej ukończeniu trafił do Rzymu, a następnie do Paryża. Za granicą nawiązał kontakty z najwybitniejszymi intelektualistami i artystami, jak Ernest Hemingway czy słynący z lewicowych przekonań Pablo Picasso. Zresztą i samego Breckera wielu postrzegało jako lewicowca. Inspiracją były dla niego dzieła sztuki starożytnej i renesansowej, zwłaszcza rzeźby Michała Anioła, uwydatniające piękno ludzkiego ciała. Z bardziej współczesnych twórców inspirujących Breckera był francuski artysta Auguste Rodin. Przyszły rzeźbiarz Hitlera do Niemiec powrócił w 1934 roku i choć szybko zabrał się do pracy, to przez nazistów był postrzegany jako dekadent sztuki. W pewnym momencie zauważył go jednak hitlerowski minister propagandy, Józef Goebbels. Zlecił on artyście realizację potężnego monumentu, który miałby stanąć przed gmachem ministerstwa. I tak Brecker wyrzeźbił jedno ze swoich pierwszych dzieł w III Rzeszy – Prometeusza. Rzeźba ta szybko stała się uosobieniem rasowej czystości oraz idealnych proporcji ciała. Dzieła Breckera miały nawiązywać do starożytnych elementów sztuki, ale zostały one wzmocnione triumfalizmem postaci, motywami walki oraz militaryzmu. Na temat wyidealizowanych proporcji ludzkiego ciała, inspirowanych antyczną Grecją i Rzymem, mówił w późniejszych latach sam twórca. Źródłem mojej pracy rzeźbiarskiej jest piękno ludzkiego ciała. Moje ludzkie formy są zawsze nienaruszone. Pochodzę z bardzo zdrowej rodziny. Wzmocnienie ciała, witalność i rozpowszechnienie sportu, głód natury, nawet kultury na gości, nagie kąpanie się za drzwiami. Wszystkie te elementy są częścią poczucia bezpiecznego zamknięcia w skorupce, w której podróżujemy po świecie. Dążę do boskości, doskonałej istoty ludzkiej. Znazyfikowana wersja starożytnej rzeźby okazała się nową wytyczną w rozwoju niemieckiej sztuki w III Rzeszy. W 1936 roku Brecker wziął udział w olimpijskich zawodach artystycznych z okazji igrzysk w Berlinie. Jego dwie rzeźby, dziesięcioboista i zwycięzca, zostały nagrodzone srebrnym medalem. Wtedy też uwagę na artystę zwrócił sam Hitler. Rok po igrzyskach Brecker rzeźbił już popiersia czołowych dygnitarzy Rzeszy oraz ich rodzin z samym Führerem na czele. Naziści byli oczarowani, widząc jak dostojne i wyidealizowane są ich twarze w dziełach Breckera. Nawet z pokracznego Goebbelsa i jego niezbyt atrakcyjnego wizerunku artysta potrafił stworzyć estetyczne popiersie. Maskował przy tym niedoskonałości, skupiając się na najlepszych cechach, a następnie uwypuklał je w rzeźbie. Każda postać wyglądała nie tylko jak rasowy Aryjczyk, ale też niczym niemiecki bohater. Złośliwcy, zwłaszcza przy okazji realizacji popiersia Goebbelsa, nazywali ten talent Breckera kameleonowymi zdolnościami. Jego rzeźby stały się częścią hitlerowskiej ideologii Blut und Boden, czyli krew i ziemia. Doktryna ta idealizowała życie niemieckich chłopów, robotników, żołnierzy oraz propagowała kult rodziny, podkreślając przy tym nadrzędność rasy aryjskiej, która to miała być kluczową inspiracją dla artystów. Arno Brecker wciąż piął się po drabinie kariery artystycznej w Niemczech. Pod koniec lat 30. znał osobiście wszystkich najważniejszych dygnitarzy Rzeszy. Szczególnie blisko był z ulubionym architektem Hitlera, Albertem Sperrem. Brecker rzeźbił nie tylko wizerunki czołowych nazistów, ale także na polecenie partii, takich osobistości jak nieżyjący prezydent Hindenburg czy kompozytor Wagner, którym zafascynowany był Hitler. Przełomowe zlecenie pojawiło się w końcu 1937 roku, gdy planowano wybudować nowy gmach kancelarii Rzeszy. Pracę nadzorował Albert Speer i to on zaangażował do nich Breckera. Artysta miał zrealizować dwie rzeźby. Po latach wspominał te zlecenie. Moje postacie miały wykonywać szerokie gesty od wejścia i mieć związek z budynkiem. Nie mogłem zainstalować tam Adama i Ewy. Moim zdaniem jedynym rozsądnym zdobieniem było postawienie duchowego człowieka z jednej strony, symbolizowanego przez płomień, a z drugiej strony obrońcy kraju, człowieka z mieczem. Więc zabrałem się do pracy w domu i wróciłem dwa tygodnie później z moimi szkicami. Gdy je zaprezentowałem, Speer niewiele powiedział. Potem się rozstaliśmy. Natychmiast zadzwonił do Hitlera, który gdy je zobaczył, od razu był oczarowany. Nazwy dla postaci, partia i Wehrmacht były jego pomysłem.
Monumentalne posągi stały się dla nazistów kwintesencją właściwego kierunku sztuki w III Rzeszy. Mniej więcej od tego samego czasu Brecker jest już profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Berlinie. Nieustępliwie tworzył kolejne dzieła na zlecenie nazistów. Coraz częściej realizował też płaskorzeźby o podobnej, a może nawet jeszcze bardziej intensywnej wymowie nazistowskiej. Przykładem są dzieła o nazwach Obrońca, Mściciel czy Umierający Żołnierz. Brecker bierze też udział w wystawach szykanujących innych artystów. Nazwy tych przedsięwzięć Niemcy nazywali sztuką zdegenerowaną. W 1940 roku, gdy Hitler zajął Francję, w domu Breckera nagle pojawili się przedstawiciele Gestapo, którzy niewiele mówiąc zabrali go do Paryża. Na miejscu w otoczeniu żołnierzy i kilku dygnitarzy już czekał na niego Hitler, który zwrócił się do niego następującymi słowami. Mam zamiar wybrać się na wycieczkę po Paryżu. Chciałbym, żeby pan, stary Paryżanin, był moim przewodnikiem. Symbolem upadku Francji stało się m.in. to zdjęcie, gdzie Adolf Hitler pozuje na tle wieży Eiffla. Po jego lewej stronie znajduje się właśnie Arno Brecker. Wkrótce po tym zaczęły spływać na niego kolejne wyróżnienia. Sam zresztą wspominał, że jego relacje z Hitlerem mocno się wtedy zacieśniły. Wycieczka po Paryżu na zawsze związała mnie z Hitlerem. Znalazłem się w jego żelaznym uścisku, z którego nie mogłem już uciec. Profesor chętnie korzystał z przywilejów, jakimi był zasypywany. Jeszcze w tym samym roku z okazji urodzin Hitler podarował mu pałac w Jakelsbroch. Gdy wybuchła wojna na wschodzie, Führer potraktował Breckera szczególnie i nie zmuszał go do pójścia na front. Hitler zresztą miał specyficzny stosunek do artystów. Są dziesiątki takich, którzy nie mogą się przysłużyć narodowi lepiej niż idąc na front. Ale co tam komu po artyście? I potem strzeli mu taki ruski idiota w łeb. Tylu mamy żołnierzy, że co zaszkodzi, jak wyreklamujemy 500 czy 600 wybitnych. Takiego nie zastąpimy. W 1942 roku Brecker wrócił do Paryża na dłużej. Zorganizował tam wystawę w Orangerii. Podczas uroczystego otwarcia udało mu się zaprosić przedstawicieli francuskiej inteligencji i sztuki. Peany na cześć niemieckiego rzeźbiarza pisał jego dawny przyjaciel, Jean Cocteau. Na otwarciu pojawił się też Aristide Maillol oraz Charles Despieux, uczeń Augusta Rodin, który kiedyś tak bardzo inspirował Breckera. Nieliczni skrytykowali wystawę, jak na przykład feministka Simone de Beauvoir, która wspominała, że ekspedycja była upokarzającą niemiecką demonstracją w pokonanej Francji. Swoje kontakty profesor wykorzystywał też, by uwolnić z więzienia dawnych przyjaciół lub ich bliskich. Dzięki jego interwencji Gestapo uwolniło m.in. żonę wspomnianego Aristide Maillol, która pomagała francuskiemu ruchowi oporu oraz miała żydowskie pochodzenie. Po wojnie Brecker wiele mówił o pomocy, jaką realizował dla Pablo Picasso, dzięki czemu wyznający komunizm artysta nie został aresztowany przez Gestapo. Historycy różnie podchodzą do tych opowieści. Nie sposób je też w pełni udowodnić. W 1944 roku Hitler wraz z Goebbelsem stworzyli specjalny wykaz osób, tak zwaną listę obdarzonych łaską Bożą. Był to wykaz ponad 1000 nazwisk reżyserów, muzyków, artystów, rzeźbiarzy czy filmowców. Zostali oni zwolnieni z obowiązku służby w wojsku oraz byli otoczeni specjalną opieką państwa. Wśród takich nazwisk jak Strauss czy Norbert Schulze znalazł się właśnie Arno Brecker. Tyle, że wojna dobiegała końca. Niemcy przegrali. Cały kraj musiał przejść proces denazyfikacji. Dawnych członków NSDAP oraz ludzi powiązanych z reżimem podzielono na specjalne kategorie. Od tych najbardziej zaangażowanych, zbrodniarzy wojennych, czerpiących korzyści z ustroju totalitarnego, po funkcjonariuszy nazistowskiego systemu i wreszcie wszystkich tych, których uznano za biernych sympatyków. Brecker trafił do tej ostatniej grupy, dosyć łagodnie potraktowanej. Wzięto zapewne pod uwagę jego dosyć skromny styl życia. Został zwolniony z aresztu po dokonaniu żądanej wpłaty. Jego oszczędności finansowe zostały jednak skonfiskowane, a samemu artyście przyszło na krótko żyć w biedzie. Pozbawiono go też możliwości wystawiania swoich prac publicznie. Czasy te wspominał później. Po wojnie nie mogłem już się wystawiać, po prostu nie byłem już zapraszany. Przegrałem wszystko po niemieckiej klęsce. Na szczęście studiowałem architekturę i mogłem żyć przez 12 lat, projektując dla Gerlinga. Pomimo ograniczeń do Breckera spływały też konkretne propozycje. Najpierw zgłosił się sam Józef Stalin, chcąc zaoferować pracę dla sowieckiego reżimu, ale profesor odmówił, argumentując, że praca dla jednego z dyktatorów to już wystarczające doświadczenie w jego życiu. Propozycje miał też otrzymywać od generała Franco czy argentyńskiego prezydenta Juana Perona. Poważna oferta pojawiła się też z Grecji. Brecker miał wykonać posąg Aleksandra Wielkiego, ale ze względu na sędziwy wiek, profesor odrzucił propozycję. Wciąż mógł jednak tworzyć
nieco mniejsze prace, choć wielu nadal wypominało mu przeszłość. W 1979 roku udzielił obszernego wywiadu dziennikarzowi André Millerowi, który zadawał artyście bardzo niewygodne pytania na temat jego pracy dla Hitlera. Warto przytoczyć kilka fragmentów, jak choćby ten, czy profesor wiedział o Holokauście. Jakie znaczenie ma gazowanie Żydów dla twojego myślenia? Należy do osób wierzących. Żydzi, to znaczy fakt narodu żydowskiego, jest częścią historii stworzenia. Nikt nie ma prawa ingerować w historię stworzenia, niezależnie od tego, czy chodzi o miliony zgonów, czy tylko o jeden. To mój punkt widzenia. Kiedy po raz pierwszy dowiedziałeś się o gazowaniu? Pytał dalej Miller. Po zakończeniu wojny, gdybym wiedział wcześniej, nie byłbym w stanie pracować. Nigdy nie padło ani jedno słowo o obozach koncentracyjnych. W tym okresie żyłem jak czysty głupiec. Żyłem sam dla siebie. Pracowałem i to wszystko. Byłem całkowicie ślepy na swoje otoczenie. Patrząc wstecz, jak pogodziłeś się z przyjaźnią z ludźmi, którzy okazali się masowymi mordercami. Nigdy nie byłem przyjacielem Hitlera. Nie byłem też, jak ludzie zawsze mówią, jego ulubionym rzeźbiarzem. Był nim Torak. Przez lata Hitler nie chciał nic wiedzieć o mojej pracy. I otrzymałem prowizję dla Kancelarii Rzeszy tylko dlatego, że odrzucił propozycję swojego ulubionego rzeźbiarza. W pytaniach o Hitlera Brecker często unikał odpowiedzi, mówiąc, że tym powinni zająć się historycy. Pracę innego rzeźbiarza Hitlera, Józefa Toraka, przedkładał pod względem zaangażowania dla nazistów nad swoje własne. Tyle, że słowa te nie miały wielkiego znaczenia. Po wojnie można było mówić wszystko, by zaniżyć swoją aktywność w NSDAP. Brecker nieco usprawiedliwiał swoją postawę, którą określał po prostu artystyczną pracą. Przyjrzyjmy się jeszcze raz fragmentom wywiadu dla Millera. Twoja siła ekspresji została utracona, ponieważ reżim nazistowski, do którego tak dobrze pasowałeś, był już przeszłością. Z pewnością naiwnością jest sądzić, że Republika Federalna Niemiec przyznałaby ci prowizję na taką samą skalę jak Hitler, który poprowadził ten kraj w otchłań. Brecker odpowiadał: nie rozumiem, dlaczego artysta musi być w jakiś sposób polityczny, tylko dlatego, że otrzymał prowizję. W takim przypadku ulubiona firma Hitlera, a mianowicie Mercedes, nie miałaby już prawa do istnienia. Ale Mercedes jest prywatnym przedsiębiorstwem. Ja również jestem prywatnym przedsiębiorstwem. Po wojnie większość dzieł Breckera została zniszczona. Jak sam twierdzi, 90% jego prac zniszczyli Amerykanie. Pod koniec lat 50. powoli stawał finansowo na nogi. Jego drugą żoną została młodsza o ponad 25 lat, Charlotte Kluge, która urodziła mu dwójkę dzieci. Tworzył też popiersia takich osób jak Konrad Adenauer, Halie Selassie czy prezydent Egiptu. Wyrzeźbił też sylwetki bogatych przedsiębiorców, np. Rudolfa Edkera czy właściciela BMW, Herberta Quanta. W latach 60. Brecker przeniósł się z Düsseldorfu do Paryża i tam pracował dalej, nie narzekając ani na brak zleceń czy pieniędzy. Jednym z jego głośniejszych dzieł było popiersie innego znanego na cały świat artysty, Salvadora Daliego, do którego ten pozował osobiście. Pierwsze poważne kontrowersje i protesty pojawiły się w 1986 roku, gdy jego prace miały być publicznie odsłonięte w Kolonii. Przeciwko zaprotestowali inni artyści oraz menadżerowie muzealni. Powodem była ciemna strona nazistowskiej przeszłości profesora. Arno Brecker zmarł w Düsseldorfie w 1991 roku, ale to nie koniec jego historii. Część jego dzieł z okresu pracy dla Hitlera nagle znajdowało się po latach. Kilka z nich trafiło na aukcje, gdzie po licytacjach wykupywali je tajemniczy kolekcjonerzy. Holender Arthur Brandt, który zajmował się sprawami zaginionych dzieł z okresu niemieckiego nazizmu, w jednym z wywiadów mówił: setki tysięcy ludzi na całym świecie zbierają pamiątki nazistowskie, szczególnie w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Rosji i w Ameryce Południowej. Niektórzy z nich to prawdziwi neonaziści, ale wielu po prostu uważa te przedmioty za ważne ze względów historycznych. Wiadomo nawet, że zdarzają się kolekcjonerzy żydowscy. Co ciekawe, współczesne ruchy neonazistowskie również chętnie wykorzystują tzw. aryjską sztukę Breckera. Wdowa po profesorze, Charlotte Kluge, dopiero w 2006 roku odważyła się zorganizować zbiórkę na publiczną wystawę prac jej męża. I znów nie obeszło się bez protestów. W tym samym roku nazwisko Breckera ponownie wróciło na okładki niemieckich gazet. Tym razem chodziło o organizowany w Niemczech mundial. I to nie same mistrzostwa były problemem, a monumentalne posągi przed stadionem olimpijskim w Berlinie, z których część wykonał Brecker. Pomimo żywiołowej dyskusji na temat, czy należy je wyburzyć, czy chociaż zasłonić, ostatecznie zostawiono je w spokoju. Piłkarscy kibice robili wtedy w Niemczech wiele głupich rzeczy, ale żaden z nich nie był na tyle rozgarnięty, by wspomniane posągi rozpoznać, więc nikt nie zwrócił na nie uwagi. Do dziś natomiast istnieje na zamku pod Kolonią muzeum, którego część poświęcono dziełom Breckera. Ostatnią głośną sprawą sprzed paru lat było odnalezienie w Niemczech oryginalnego posągu, stojącego niegdyś przed Kancelarią Rzeszy. Mowa o rzeźbie o nazwie Wehrmacht,
Wehrmacht, która po odnalezieniu przeszła w posiadanie władz federalnych. Być może wiele dzieł Breckera czy innych artystów Hitlera wciąż pozostaje nieodnalezionych i ich historia zaskoczy nas jeszcze w przyszłości. Dziś to już wszystko. Podziękowania dla patronów i subskrybentów za wsparcie. Trzymajcie się i do zobaczenia.